Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy wtorek, 20 dzień listopada. Z tej strony Michał, Fibonacci Team School. Wykres euro-dolara z perspektywy interwału H1 i dwa poziomy, jakie chciałem pokazać. Może na początek ten, który został na dzisiejszej sesji zaksięgowany, który nadal pozostaje aktualny. Tutaj wynika on z układu harmonicznego nietoperza. Pierwsza część układu, współczynnik 50%, punkt B, punkt C po korekcie i punkt D na wysokości 8,86 i poziom oporu, jaki nadal obowiązuje na dzisiejszą sesję, jeżeli pojawiłby się retest 1,1467, poziom oporu najbliższy, tutaj strefa podażowa na ETK-u w przypadku jakiegoś retestu jeszcze na północ. Natomiast jakie lokalne wsparcie tutaj byśmy sobie wyznaczyli, tutaj z korekty 1:1 odkładamy sobie właściwie ta korekta, tutaj to jest ta fala BC z układu. Odkładamy ją od tutaj dzisiejszych szczytów i wskazuje nam to na najbliższe lokalne wsparcie na dolnej podstawie tego overbalance po kursie 1,1392.